Jesteśmy w gminie Sypniewo. Gmina Sypniewo jest niewielką gminą, ale ma bardzo dużo zadań związanych chociażby z utrzymaniem dróg i wiele innych zadań, do których potrzebny jest sprzęt. I zdecydowaliśmy się w ramach pozyskanych środków z Polskiego Ładu zakupić sporo sprzętu, który będzie nam pozwalał bieżąco funkcjonować i służyć, i który będzie służył utrzymaniu dróg i wielu innych spraw ułatwiających życie mieszkańców. Do gminy Sypniewo dostarczyliśmy między innymi ciągnik serii M5 renomowanej marki, japońskiej marki Kubota, z urządzeniami do letniego i zimowego utrzymania czystości i porządku w gminie. Ładowacz czołowy MX, posypywarka piasku, równarka do dróg, pług do odśnieżania, kosiarka tylnoboczna oraz do mniejszych potrzeb typu chodniki, blisko traktów pieszych, mini ciągnik BX 261 z pługiem odśnieżnym, z kosiarką bijakową czy z zamiatarką piasków. Pozyskaliśmy od firmy Aldo w Myszyńcu sporo sprzętu, między innymi tu widoczne ciągniki i mały ciągniczek do chociażby usuwania śniegu z chodników w miejscowości Sypniewo. Ten sprzęt nam służy bardzo dobrze. Pozyskaliśmy go za w sumie prawie 700 tysięcy złotych. Współpraca z firmą układa się bardzo dobrze. Jeżeli trafiają się jak zwykle przy tego rodzaju zakupach pewne drobne naprawy, na bieżąco są usuwane. Służy nam bardzo dobrze.